George, George, George of the jungle lives a life that's free. Watch out for that tree. Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie, chyba już w ostatnim odcineczku z gry Tytus Remedki Atomek. Tytus, potrzebujesz 12 kluczy, aby dezaktywować pole siłowe. Z moich danych wynika, że za tym polem siłowym znajdziesz profesora. No, przy okazji... Dobra, coś to robi, ale nie wiem co. Witam was bardzo serdecznie w 8 odcineczku z... gry Tytus Romek i Atomek. Zbieramy dzisiaj klucze i chyba jest to ostatni odcinek. W ogóle tutaj jakieś komiksy latają. Mam wrażenie, że to komiksy z Tytusem jakieś, ale nie jestem pewny. No, także tego. Dziś mamy misję Mega Mózg, się to zwie, i mam wrażenie, że właśnie będziemy kończyli zaraz powolutku tę gierkę. Nie spodziewałem się, że będzie jakaś niedługa, nie? Ale... no, to już takie druga podobna misja. Mam wyłączyć pole siłowe, więc... ty! Karakańcu jeden. Tych kluczy mam mało, więc zaraz będzie jakiś pewnie wielki pojedynek z mega ultra gigabossem. Okej. Powinniśmy właśnie te serduszka zbierać, które powinny się kumulować jakieś dodatkowe życie czy coś, a nie, że... po prostu ładujemy maksymalnie do 4 serduszek, przy czym to 4 sobie znika. A, to pole siłowe tutaj, dobra. Okej. Myślałem, że to jakieś w ogóle pole siłowe na całym statku. Ej, ale dlaczego one mogą przechodzić, a ja nie? To nie fair. Już dzikie przyciski. Dobra, powłączam sobie... a, dobra, okej, okay, to jest to przejście po prostu. To były te 3 przyciski. Okej. Znowu coś aktywowałem, tylko nie za bardzo wiem co. Jakieś wejście do góry, nie wiem. Które pominąłem. Tu. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w Battle Royale. Halo? Wombo combo, baby. Kosiki zebrane. Punkciki, punkciki, punkciki. Serduszko. Serduszko. Teraz Łota Dunau, tam naokoło tak przejść, nie? No, skoczę tutaj Tytus. W ogóle my mamy taki mini celownik, jego czasami widać, czasami nie widać, ale Tytus ma celownik, nie wiem czy widzicie. Nad głową. O, checkpoint. Kluczyk. Gwiazdki te zbierzemy, bo to punkty dodatkowe. Zawsze się nam przydadzą. I chyba zebraliśmy tutaj wszystko, więc możemy iść do kolejnej części. No, zrobiliśmy bieg dookoła areny. Into the arena. No to lecimy tu. Kokosiki dla nas. U, tutaj jest jakieś kokosiki dodatkowe. Chętnie przygarnę, bo nie wiadomo co zaraz będzie. Nie oglądałem walkthrough z tej gry, więc nie wiem co tu będzie. Wszystko jest na czysto dla mnie. Ty. Słuchaj no, kolego. O nie. Kokosy nie były dobrym pomysłem. Teraz ledwo co żyje. Jak mnie wyjaśnił? Anybody seen any serduszka?
Bo ja chcieć doładować żyćko. Bo koleś mnie wyjaśnił rakietami. Mój giga fail. Czy tu mogę spać w eter? A eter? Dobra. O, co ciekawe to... Dobra, serduszko mi urosło. Więc mi się to podoba. Po prostu z czasem chyba odzyskujemy zdrowie. To też jest w sumie fajne. Dobra, jeszcze jeden kluczyk przed nami. Pytanie, czy załadujemy się na tyle, żeby... O, fight. Punkty, punkty. O, tu znowu jest pole siłowe do wyłączenia. Dobra, to będzie wrogo. Dobra, udało się rozgromić typów. No to pyk. Biegu, biegu, Tytus. A tam już widzę agentów, że próbują. Co to za jakiś pancerniaki? Jakiś pancerny typek, ty. Dobra, drugie serduszko nam się już regeneruje. Super, mamy wszystkie klucze. No to idziemy na big fight. I wanna fight. Right. Ten, no rzeczywiście, to jest jakiś spider mastermind. Dobra, zbieramy kokosy i go naparzamy. A, haha, ale urwał. Snajpić typa kokosami. Oczywiście, ten celownik trzeba tutaj. Ten celownik się przydaje, on jest ledwo widoczny, ale on się przydaje. Czego te... nie mogę go trafić. Dobra, pozbierajmy i zejdźmy na jego poziom, będzie łatwiej. Dobra, tu jest checkpoint. To jest nasze wejście chyba. Dobra, idziemy na fajta z typem. Żyćko. Żyćko. A jak nam zginie żyćko, to... O! Jesus. Tytus, ogarnij dupę. Dawaj mi ammo. Gazem go. O, to było szybkie. No to... To nie był Spider Mastermind z Duma, na pewno. No zbierajmy, co tutaj jeszcze leży. Może nam się jeszcze przyda, może będzie jeszcze jeden Spider Mastermind do zwalczenia. Będzie dobra, chodźmy do profesora. O, dziękuję za uwolnienie mnie z mocy maszyn. Nigdy nie powinienem był testować tego wynalazku. Teraz świat jest w końcu bezpieczny. Zaraz zabieram się do przetwarzania ponurolu na coś bezpiecznego. Okej. No i to jest koniec misji, słuchajcie, tak więc... Nie wiem, czy mamy się z wami żegnać, chyba już tak, no bo to jest ostatnia misja. I zaraz będziemy mieli napisy. I to jest chyba takie już giga podsumowanie tego, co zrobiliśmy. W ogóle. No, to jest dzisiejsza misja. Tak, gra skończona. Super! Okej. Tak więc to jest, słuchajcie, koniec gry. Nawet twórcy się z sobą nie pochwalili, bo tutaj nie ma napisu żadnych. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie z mojej serii, bycie ze mną przez Tytusa, Romka i Tomka przez całą grę. Sympatyczna gierka, ale nie jakaś mega wyjątkowa.
Na pewno lepszy niż Wilczyszanie, jest bardziej angażujący na pewno i może lepiej lekko zrealizowana. Może lekko właśnie lepiej. No i fajnie, no, przeszliśmy gierkę. Myślę, że będzie to fajne upamiętnienie też papcia na swój sposób. Kiedyś się pewnie też ta pozycja pojawi w grach PC po mojemu, ale kiedy nie jestem w stanie powiedzieć. Co będzie kolejne, też nie jestem w stanie powiedzieć, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu, wspierajcie mnie na Patronite, Tip4Streamie, YouTubie, śledźcie mnie w różnych mediach społecznościowych. No i co, widzimy się przy kolejnej, najbliższej okazji, więc nara, over and out. George, George, George of the jungle lives a life that's free.